Dzień dobry, witam ponownie wszystkich tych, którzy chcieli, byli ciekawi tego, jak wygląda praca nad mozaiką. To dość nietypowa mozaika, ogromna, ponad prawie 3000 kostek i to nie kwadratowych, ale każda specjalnie przycinana, dostosowana do formy, która tutaj powstaje. To jeszcze wersja robocza, więc jeszcze dużo pracy przede mną, ale widać już zarys całości. Udało mi się już wreszcie ułożyć pełen krąg po około 150, prawie 160 pasów, które wokół mnie teraz się promieniście rozchodzą, mozaiki. Jeszcze teraz cały czas szukam, dopracowuję odpowiednie zestawienia kolorystyczne pomiędzy już ułożonymi fragmentami szkła. Jak powstaje taka mozaika? Pierwsze, jak zwykle, jest pomysł, koncepcja. Tutaj powstał projekt, rozrysowana jest dokładnie każda kosteczka. To jest projekt geometryczny, wykreślony, tak aby można było taką formę wstępnie przygotować, bo przy tak dużej ilości, tak ogromnej mozaice wymaga to przygotowania chociażby samego szkła, aby wiedzieć, ile tafli szkła, w jakich kolorach, w jakich formatach potrzebujemy zamówić, aby móc przystąpić do pracy. Raz jeszcze. Możesz raz jeszcze powitać widzów, którzy dołączyli dopiero przed chwileczką do transmisji. Witam serdecznie w takim razie jeszcze raz. Tutaj moje robocze stanowisko pracy. Wszystko dookoła się, jak widzicie, zaczyna już formować. Widać już pełen krąg. Jak wspomniałam, prawie 160 promieniście rozchodzących się pasów dookoła mnie. To jest jeszcze wersja robocza. Także część z tych zestawień jeszcze będę dopracowywać, szukać lepszych połączeń kolorystycznych, ale nie tylko o kolor tu chodzi. Pracując ze szkłem, bardzo ważna jest jego struktura. To, czy jest gładkie, czy jest kropowate, jak zagra, kiedy już w docelowej przestrzeni światło będzie się ślizgać po jego powierzchni. Więc dodatkowo operujemy tutaj nie tylko kolorem, barwą, ale właśnie fakturami, które grają między poszczególnymi kostkami szkła, tak aby stworzyć jak najbardziej ciekawą, interesującą kompozycję. Tu proszę zwróćcie uwagę, jak one między sobą też zaczynają tak migotać. Ta cała forma, ona nie będzie jeszcze eksponowana na płasko, to będzie fragment czaszy, będzie wklęsła. Stąd biorę pod uwagę już teraz, układając, że kostki między sobą też będą odbijać światło i to światło dodatkowo będzie tworzyć refleksy, podkreślać ich barwę. Mozaika powstaje z bardzo wielu materiałów. Często są to po prostu płytki ceramiczne wylewane, cięte wcześniej. Mogą być to, tak zresztą się zaczęło ponad 5000 lat temu, od mozaik robionych z kamienic, otoczaków białych, ciemnych, czasami czerwonych, żółtych. To te podstawowe, pierwsze mozaiki, które właśnie były zbudowane z takich elementów. A potem właściwie nie ma ograniczeń. Pojawia się zarówno szkło, jak i kamienie w mozaice. Obecnie możemy wykorzystywać nowoczesne technologie do wycinania laserem, na przykład płyt marmurowych, aby uzyskać bardzo konkretne kształty. W tej wersji posłużyłam się również szlachetnym materiałem. To nie ceramika, to właśnie szkło witrażowe, gdzie w środku zatopione są cząsteczki różnych związków metali i przez to każda z nich ma wyjątkowy kolor.
Tak, ciekawostka, najdroższe szkła to są te tutaj róże, żółcienie z elementami też czerwieni, bo właśnie czerwienie mają w sobie związki złota i stąd też taka, a nie inna cena. Dla artysty jest to bardzo ciekawy materiał, nie tylko ze względu na bogactwo kolorystyczne, ale też na trwałość tego koloru zatopionego w szklanych taflach. Ja zerknę, czy są jakieś pytania od widzów. To ja może jeszcze ułożę tutaj fragment, bo jeszcze mi został kawałek. Dodam, że to, na co patrzycie, na czym ja układam tą mozaikę, to jest projekt, który powstał wcześniej, już nie w wersji komputerowej, jak ten, który pokazywałam tu na początku, ale w jeden do jeden narysowana, wstępnie rozmalowana mozaika, tak aby poczuć skalę projektu, aby można było już pomyśleć o tym, jak docelowo będzie on funkcjonował, w jakim formacie. Jest też pytanie, jakie będzie przeznaczenie tej mozaiki. Myślę, że wszystko w swoim czasie. Na razie Tak. jeszcze zostało dużo pracy. Tak Tak. jak wspomniałam, ta mozaika jest częścią zaprojektowanego przeze mnie większego elementu przestrzennego i mam nadzieję, że już wkrótce, bo tak naprawdę powstaje to już od projektu do teraz wykonania właściwie kilka lat, będzie można zobaczyć efekt końcowy Tak. już wkrótce. Na razie zachowamy troszkę tajemnicy. Nie będziemy jeszcze zapeszać. No właśnie. Z takich praktycznych wskazówek, samo rozpracowanie technologii, odpowiedniego cięcia tego szkła, dostosowania jakby dostępnych na rynku narzędzi do wykonania tego konkretnego projektu też zajęło nam sporo czasu. Tutaj bardzo dziękuję mojemu ojcu, który jest świetnym inżynierem i dzięki jego innowacyjnym rozwiązaniom wiele z tych rzeczy udało się zrobić bez problemu. Także Tomasz wspierał mnie tutaj przy cięciu już poszczególnych fragmentów szkła. A jako taka ciekawostka, gdy już główne formaty, bo takie szkło ono przychodzi w dużych taflach, to są tafle przeważnie tak około 80 na 60 cm lub większe. W zależności też od firmy, od tego, gdzie to szkło zostało wyprodukowane. A teraz posiłkuję się właśnie najpierw takimi pociętymi pasami i potem układając już szukam jakichś ciekawych zestawień, też tak, aby były one kolorystycznie interesujące. Jak widzicie, mam już tutaj poopisywane rozmiary płytek i mogę teraz je sobie dowolnie kształtować. Ponieważ każda płytka ma swoje konkretne miejsce. Tu widzę, że to jest właśnie rozmiar 7,8,9 i może z tym błękitem ten fiolet lepiej będzie tu wyglądał, więc po prostu łamię ten fragment. Możesz pokazać, jak to robisz. Tak, mam teraz tutaj. Tak, do tego przydałyby się jeszcze okulary ochronne. I już, proszę Państwa, gotowe. Odkleję już tą taśmę, bo myślę, że już nie będę teraz tego potrzebować. Czyli ten fragment mogę sobie dać tutaj, a teraz ten fragment damy obok. To tak jak w malarstwie, czasami nawet jeżeli chcemy uzyskać w miarę jednolitą plamę kolorystycznie, to jednak jeżeli ona się składa dokładnie z tego samego materiału, tej samej płyty, tutaj w przypadku mozaiki, albo tej samej farby, jeśli chodzi o obraz, to robi się trochę nudno. Jednak szukamy tych smaków, tych delikatnych niuansów kolorystycznych.
Czasami, jak widzicie, nawet eksperymentuję z takimi mocnymi, kontrastowymi zestawieniami, które zarówno szukam, aby ciekawie wyglądały w detalu, patrząc na ten konkretny fragment, ale też potem w całości, jak wyglądają już jako część większej mozaiki. Myślę, że tutaj możemy dodać troszkę światła. Mozaika jest abstrakcyjna, także tutaj nie będzie żadnych form przedstawiających ani rośliny, ani świata ludzi czy zwierząt. Jakkolwiek bardzo Wam polecam mozaiki, które mnie zaintrygowały bardzo i spowodowały, że od dawna marzyłam, aby zająć się tą tematyką. A są to mozaiki, które można zobaczyć m.in. w Pompejach. Mozaiki wykonywane już w starożytności. Pytanie, czy to szkło takie samo jak w witrażach kościelnych? To jest typowe szkło witrażowe. Jego zastosowanie jest bardzo różne. Oczywiście takie samo szkło było stosowane w witrażach kościelnych, ale też w dobie rozwoju wielkich, pierwszych galerii handlowych, na przykład w Paryżu, możemy zobaczyć przepiękne, szklane przeszklenia nad wielkimi klatkami schodowymi, właśnie też wykonane w tej samej technice witrażu. Jak zapanować nad taką ilością kawałków? To jest wielkie wyzwanie, szczerze mówiąc, muszę powiedzieć. I zajęło nam to troszkę czasu, aby stworzyć pewien system nawet znakowania samych tych wielkości, bo jeżeli wezmę dwie takie płytki obok siebie, to one w pierwszym momencie wyglądają, że są prawie identyczne, a to są jedne z tych większych, gdzie różnica jest w rozmiarze największa. Tu jeszcze widzę, że brakuje. I dopiero też przykładając, można zauważyć, że to ma znaczenie. A ja posiłkuję się dodatkowo jeszcze, mam taki metr, nie krawiecki, ale właśnie dostosowany do tych formatów, którymi operuję przy tej mozaice. Co Cię zainspirowało? Tak jak wspomniałam, jedna z wypraw do Włoch, gdzie miałam możliwość zobaczyć zarówno Pompeje, jak i mozaiki w Palermo, San Reale. To był ten moment, kiedy pomyślałam, że jest to coś tak pięknego, tak niezwykłego, że jeżeli tylko będzie możliwość, aby zrealizować projekt wykorzystujący tą technikę, to zrobię to z wielką przyjemnością. Myślę, że nie będziemy zabijać Państwa może już więcej czasu w sobotę po południu. Jeśli chcesz, możesz pokazać jeszcze tak nisko, tutaj szczególnie ten fragment, jak widać chropowatości, gładkość. Tak, pokażę, bo teraz mamy trochę lepszą jakość transmisji. Internet w powietrzu się zagęścił lepiej, więc będzie szansa zobaczyć to w lepszej jakości. Ty jeszcze. Tak, tutaj każda tafla ma inną fakturę. Jedne są właśnie specjalnie gładkie, drugie są specjalnie nieregularne. No i tak to wygląda właściwie w każdym szkle witrażowym. Każda płytka jest cięta ręcznie nożem do szkła. No i to jest właściwie takie malarstwo, takie puzzlowe trochę malarstwo, ale Daria dobiera kolory dokładnie tak, jak impresjoniści je dobierali. Szuka barw dopełniających, ciepłych, z chłodnymi, tak jak widzicie tutaj. Takie szkło jest piękne też pod światło. Nie wiem, czy chcesz, czy uda się pokazać. Ja spróbuję pokazać, jak ono się zachowuje
Tu jest paseczek, wiesz, akurat. Dobrze, to już. Jakbyś wzięła może bez paseczka, bo albo odkleiła go, to ja proszę pokażę bardzo. Państwu, co tu się dzieje pięknego pod światło. Brzmi takie szkło. Czasami jest, perkusyjnie. Tak, tutaj nawet takie szkło różni się w zależności od tego, na którą stronę patrzymy. Tutaj na przykład mamy taki bardziej prężkowany fragment, ale z drugiej strony to kot jest wyjątkowo w miarę podobny, ale się różni już odcieniem, więc znaczenie ma nie tylko to, jak położymy daną kostkę, ale też jaką stroną. Nawet w przypadku na przykład takiego szkła, no z jednej strony jest bardzo chropowate, jest wylewane, a z drugiej strony jest gładkie. Ale za to ma bardziej intensywne barwy. Więc to też taka decyzja, czy chcemy postawić bardziej na fakturowość, ale jaśniejsze odcienie, czy bardziej na nasycone barwy. Za to nie będzie takiego zróżnicowania w stosunku do innych gładkich szkieł. Kwestia też potem jeszcze mieszania, dodawania tych kolorów tak, aby tworzyły ciekawe kompozycje razem z sobą przemieszane. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że chcieliście tu zaglądnąć do mnie przy pracy w sobotnie przedpołudnie, właściwie w porze kawowej. To jeszcze troszkę wymaga czasu, dopracowania, ale jest to niezwykle inspirujące zajęcie. Także bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Tak, do zobaczenia już dzisiaj o 19:00. Na wieczornych zajęciach będziemy malować farbami olejnymi portret. Do zobaczenia. Pa, pa.